Jeżeli chcesz zmieścić 5 osób w aucie, każdą z namiotem i dużym bagażem, trudno będzie znaleźć Ci bardziej komfortowe i przestronne kombi niż nowy Opel Insignia. Do tego Insignia Sport Tourer z silnikiem diesla o mocy 170 koni mechanicznych jeździ dynamicznie i nawet przy 200 km na godzinę nie potrzebuje więcej niż 10 litrów na 100 km. Ale są też wady. Na leśnej drodze zostawiłem kawałek zderzaka, a z nadkoli wymontowano chyba całe wyciszenie. Auto ma niemal 5 metrów długości, czyli jest to ogromne kombi, aż o 22 cm dłuższe od Passata kombi i 13 cm dłuższe od Superba kombi. Nowa Insignia jest nawet dłuższa od Volvo V90 oraz Mercedesa klasy F kombi. Dzięki temu pasażerowie tylnej kanapy mają ogromną ilość miejsca na nogi, a bagażnik o pojemności 560 litrów jest bardzo pakowny. To miła odmiana po poprzedniej Insignii, która po prostu była ciasna. Silnik to strzał w dziesiątkę. 5 osób na pokładzie, bagażnik załadowany pod dach, a auto wyrywa do przodu bez żadnej zadyszki. Wyprzedzanie 3-4 aut pod rząd na trasie, żaden problem. Podróż z prędkością 200 km na godzinę, chwila, moment i mamy to na liczniku, a jazda jest przy tym naprawdę stabilna i pewna, co w mniejszych i tańszych autach, a także w SUV-ach nie jest takie oczywiste. Insignia ma pod maską dwulitrowy, czterocylindrowy silnik CDTi o mocy 170 koni mechanicznych z momentem obrotowym 400 Nm. Jest on sprzężony z 8-stopniowym automatem, a napęd przekazywany jest na oś przednią. W tym zestawie najbardziej cieszy dynamiczne przyspieszenie połączone z niewielkim spalaniem. Jeżeli chodzi o to pierwsze, po wciśnięciu gazu Opel od razu wyrywa do przodu. Skrzynia nie przeciąga obrotów, nie męczy się ze zmianą biegów, auto po prostu jedzie. Zużycie paliwa to coś niesamowitego. Nie udało mi się przekroczyć 10 litrów na 100 km, nawet wtedy, gdy jechałem z prędkościami 180-200 km na godzinę. Kolejna bardzo fajna sprawa, ale taka naprawdę fajna, to światła przednie Intellilux LED. Nie ma tego ani Renault, ani Peugeot, ani Citroen, ani w zasadzie nikt poza Skodą czy Volkswagenem i producentami klasy premium. Patent Opla działa naprawdę dobrze. A chodzi o to, że bardzo jasne światła LED w Oplu Insignia można ustawić w tryb auto i zapomnieć o przełączaniu zmijania na drogowe. Opel sam dobiera fragmenty drogi, które oświetla, na przykład prawe pobocze, a których nie, na przykład lewa część jezdni, by nie oślepiać innych. Dzięki temu widoczność nocą jest o niebo lepsza niż w większości nowych samochodów, nie wspominając o tych, które już jeżdżą po naszych drogach. A to znowu sprawia, że podróżowanie nocą robi się bardzo przyjemne. A jak już przy relaksie jesteśmy, to fotel kierowcy wyposażony był w masaż. Dupy nie urywał, ale jednak trochę poprawił moje samopoczucie podczas 9-godzinnej trasy. Dużo ważniejsza sprawa to wentylowane fotele ze skóry. Doceniłem to mocno, bo poprzedni tydzień spędziłem w Mercedesie klasy X bez wentylacji i słowo honoru to nieporozumienie. Zwłaszcza wtedy, gdy temperatury na zewnątrz oscylują w okolicach 30 stopni Celsjusza. Pomimo sprawnie działającej klimatyzacji, w Mercedesie miałem non-stop mokre plecy, bo fotele ciągle były nagrzane. Dodam jeszcze, że jest obsługa Android Auto i Apple CarPlay, co oznacza, że właściciele smartfonów z systemem Google mogą wyświetlić na ekranie samochodu m.in. mapy Google z korkami na żywo i Spotify. Najbardziej drażni dźwięk opon, który dosyć wyraźnie słychać w kabinie, zwłaszcza przy prędkościach miejskich. Nie jest to dramat, bo dramat to jest dopiero w Renault Talisman, ale nawet wiekowy Peugeot 508 jest pod tym względem zauważalnie lepszy. Sprawia to wrażenie, że odchudzanie nowej Insignii, która jest do 200 kg lżejsza od poprzedniej, polegało po prostu na usunięciu większości elementów wygłuszenia. Na pocieszenie zostaje fakt, że przy wyższych prędkościach nie dokuczają odgłosy wiatru, bo pod tym względem Insignia 2018 jest nieźle wyciszona i da się nawet komunikować powyżej 180 km na godzinę. Druga sprawa, prześwit. SUV-y jednak mają odrobinę większy prześwit od kombi, sedanów i hatchbacków. Tutaj mamy 137 mm prześwitu i na leśnej drodze miałem wrażenie, że zaraz zostawię za sobą tłumik. Kończyło się na tym, że zgubiłem połowę dolnej części zderzaka. Trochę wątpliwości budzi deklarowane przyspieszenie do 100 km na godzinę. W teorii zajmuje ono 9,2 sekundy. Z racji, że akurat mieliśmy pod ręką Hyundai Ioniq plug-in, postanowiliśmy przeprowadzić mały wyścig.
Auto wyposażone jest w silnik spalinowy 105 koni mechanicznych oraz elektryczny 60 koni mechanicznych, co pozwala osiągnąć pierwszą setkę w 10,6 sekundy. Jak widzicie, Hyundai wystartował o włos później niż Opel, ale na mecie zameldował się minimalnie wcześniej. Trudno o większe kombi za takie pieniądze. Można wprawdzie mieć lepsze auto, jak na przykład Skoda Superb Kombi, ale trzeba pamiętać, że jest ona aż 13 cm krótsza od Insignii. Minimum, jakie trzeba zapłacić za Opla, to 105 tysięcy złotych. Dostajemy wtedy podstawowe wyposażenie ze 140-konnym silnikiem benzynowym. By cieszyć się niemal pełnym wyposażeniem, jak na załączonym obrazku, i 170-konnym silnikiem diesla, trzeba przygotować około 180 tysięcy złotych.